Pierwszy noworoczny odcinek programu Przerwa na kawę. Dzisiaj gościmy głównego organizatora Gali K1, Bitwa pod Legnicą, pana Zbigniewa Prycha. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Zbyszku, do gali pozostały już raptem 4 dni. Czy czuje pan już, jak gęstnieje atmosfera w naszym mieście związana z tym wydarzeniem? Czuję, ponieważ ludzie przychodzą, mieszkańcy kupują bilety w Olimpię. Jestem zadowolony, że jest zainteresowanie. Orkiestra Świątecznej Pomocy, tam Paweł Biszczak wyszedł, też opowiedział o tej gali. Galeria Piastu nas wspomaga, też filmik reklamowy leci. Nasze media legnickie też nas wspomagają. Także po prostu jestem zadowolony z tych przygotowań. Poruszył pan od razu na samym początku wątek biletów. Ceny biletów uległy zmianie w porównaniu do pierwotnych założeń. Z czego to wynika? Proste. To wynika tylko z tego, że nie spełniły się obietnice niektórych sponsorów i w związku z powyższym tą galę będziemy musieli zbilansować biletami. Przypomnijmy tylko, że w chwili obecnej już ostatecznie ceny biletów bilety można nabyć za 30, 50 oraz 100 zł. Jest pan zadowolony w chwili obecnej ze sprzedaży biletów? Szykuje się komplet na trybunach? Tak, codziennie przychodzą, tak jak powiedziałem, mieszkańcy Legnicy kupują bilety. Wiem, że w Polkowicach zostały sprzedane, w Lubinie, w Jaworze, także cieszę się. Były plany co do tego, aby zorganizować nie 7, a 10 walk. Z tego, co udało nam się ustalić, nie udało się przeprowadzić dwucyfrowej liczby walki. Dlaczego? W pierwszych planach było tak, że miały być 3 walki boksu zawodowego oraz 7 walk w K1. Niestety, tak jak powiedziałem już wcześniej, sponsorzy się wycofali, w związku z powyższym nie będzie walk bokserskich i to spowodowało, że zostały tylko 7 walk w K1, natomiast wiadomo, że ja musiałem to wszystko zmienić i dlatego dodałem jeszcze 2 walki K1, także łącznie będzie 9 walk K1. W jednym z naszych wcześniejszych materiałów stwierdził pan, że żadnemu rywalowi Pawła Biszczaka nie daje pan najmniejszych szans. W związku z tym, czy sobotnią walkę Pawła z Marcinem Angielem w kategorii do 75 kg obejrzy pan sobie na spokojnie, bez żadnych emocji? Ja zawsze wychodzę z Pawłem na spokojnie do walk. Nie muszę się denerwować. Powiedziałem, jest to fighter, który całe życie trenował karate kyokushin, bardzo twardy styl. Walka bez ochraniaczy, na moją prośbę przeszedł do K1 i pokazuje, bo Japończycy już to stwierdzili, że zawodnicy z K1 są jednymi z najlepszych zawodników K1. I to samo jest z Pawłem. Mamy Andy Huga, który już nie żyje niestety na świecie, ale mamy tutaj naszego Andy Huga w Polsce, czyli jest Paweł Biszczak. Starciem wieczoru będzie walka Białorusina Denisa Rajko oraz Wojciecha Wierzbickiego. Gdyby mógł pan scharakteryzować obu tych zawodników i któremu oczywiście daje pan większe szanse? A czy Białoruś jest bardzo mocny, zresztą wszyscy, którzy przyjeżdżają ze ściany wschodniej są bardzo mocni. Białoruś jest mistrzem Europy, Muay Thai i K1, natomiast pan Wierzbicki pokazał, że jest bardzo twardym zawodnikiem. Była wyrównana walka we Wrocławiu z Pawłem Biszczakiem. Co prawda Paweł ją kontrolował od początku do końca, ale było widać, że bardzo dużo ciosów Wierzbicki jest w stanie przyjąć. Także jeden i drugi jest zawodnik bardzo twardy. Natomiast oprócz tej walki wieczoru będzie walka z mistrzem świata Waco Pro, jakim jest Sergiej Lipiniec, który niestety trafił na Eliasza Jankowskiego. Eliasz Jankowski obecnie ma grypę i leczy się, to dla nas jest tragedia. 4 dni przed zawodami zawodnik mistrz świata Eliasz Jankowski jest chory na grypę. Jest to dla nas duże wyzwanie, żeby go postawić na nogi. Natomiast ja tak jak powiedziałem, podkreśliłem wcześniej, wszystkie walki z Rosjanami, z Białorusinami, bo oni są, to jest elita, jedni z najlepszych, będą bardzo ciężkie dla Polaków. I tutaj przyjeżdżają aż 3 trenerów kadry narodowej, co świadczy o poziomie tych mistrzów. Przyjeżdża pan Mamulski, przyjeżdża Skrzypek i przyjeżdża Dominiczak. To są wszyscy trenerzy kadry narodowej Polskiego Związku Kickboxingu. Będą wychodzić do narożnika ze swoimi ludźmi i nie wiadomo jak będzie. Co świadczy dobrze o mnie, to znaczy, że nie ustawiłem sobie gali pod siebie, bo mogłem zrobić tak, jak to w niektórych galach widać, że wszyscy zawodnicy organizatora wygrywają. Tutaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto wygra. I dlatego ta gala będzie tak ekscytująca.
Takie też jest piękno sportu. Natomiast jeszcze chciałbym prosić o kilka słów komentarza odnośnie arbitrów na tej gali, bo wiem, że będą sędziowie zarówno z Polski, jak i z Rosji. Sędziowie z klasą międzynarodową, którzy sędziują wszędzie. Będzie pan Hajducki, będzie pan Albin Pudlicki, oni sędziowani też w Chinach. Na takich przyolimpiadzie był kickboxing. Sędziowie na wschodzie, także wysokie klasy będą sędziowie, także nie martwię się o to, że werdykty będą nie takie, jakby publiczność oczekiwała. Czy wszystko już jest dopięte na ostatni guzik, na 4 dni przed galą? Wszystko dopinamy na ostatnią chwilę, ale najważniejsze potwierdzenie, że zawodnicy z Rosji otrzymali wizję i przyjeżdżają. I to samo Białorusini, także to jest najważniejsze, że oni przyjeżdżają, że już jest to załatwione na 100%. A resztę takiej organizacji po prostu mamy teraz od rana do wieczora co robić. I w 100% ręczy pan za poziom sportowy tej gali, że nikogo nie rozczaruje? 1000%. 1000%, tak więc kolejny powód do tego, aby przyjść 19 stycznia na halę przy ulicy Lotniczej i podziwiać najlepszych kickbokserów. Ja mam tutaj taką prośbę do mieszkańców, którzy przyjdą, przepraszam, chciałbym tylko powiedzieć, że Rosjanie bardzo mile nas przyjmowali, zarówno w Kaliningradzie, zarówno w Moskwie i nie chciałbym po prostu, żeby kibice źle się odnosili w stosunku do fighterów z Rosji czy z Białorusi.